Привет, друзья! Сегодня вместе с вами я иду в интересную фирму, которая помогает консультировать иностранцев в самых важных вопросах, с которыми мы с вами сталкиваемся. Это карты побыта, всевозможные разрешения на работу. Так что оставайтесь со мной, видео будет поднято одни из самых таких важных вопросов и часто задаваемых мне лично, да и вообще иностранцев. День добрый, пан! День добрый! Прошу вас заповедить, чим ще панство займає? Я називаюся Адам Худникевич. Я ще називаюся Кристиан Кам'янський. І як фірма Non-Limes займаємося, мовляв, головне заведенням справ цудзоземців, то значить узискуванням карт побиту, дозволення на працю і допомаганням в узисканні обивательства польського. Я вам дуже питань від цудзоземців щодо карт побиту, щодо дозволення до праці. Dlaczego tak długo trzeba czekać na kartę pobytu? Problem wynika z tego, że obecnie administracja rządowa jest niewspółmiernie obsadzona, jeżeli chodzi o liczbę stanowisk, do ilości spraw cudzoziemców, które wpływają do urzędów wojewódzkich. W ciągu ostatnich 5 lat liczba tych wniosków kilkunastokrotnie przekroczyła liczbę wniosków, które były w latach ubiegłych, a liczba zatrudnionych pracowników w ogóle się nie zwiększyła. Można nawet rzec, że jest ich coraz mniej. Dlatego urząd nie jest w stanie w terminie ustawowym wydawać decyzji. A właśnie ciekawe pytanie. Na przykład w roku 2019 ile wniosków na kartę pobytu było złożone? W zeszłym roku było około 20 tysięcy wniosków na pobyty czasowe, w tym troszeczkę więcej z tego, co wiemy. Niemniej dane będą pewnie na początku przyszłego roku. W tym roku jeszcze był problem związany z sytuacją pandemiczną i zamknięciem urzędu 2 razy praktycznie na 3 miesiące. Także też opóźnienia wynikają z tego powodu. Jak przyspieszyć otrzymanie karty pobytu? No to tutaj właściwie mamy dwie możliwości, można powiedzieć bardziej polubowną i bardziej siłową. Możliwość polubowna jest taka, że możemy poprosić urząd o przyspieszenie wydawania decyzji. W praktyce przyspieszenie powinno dotyczyć sytuacji, kiedy urząd powinien coś zrobić w terminie ustawowym, a my chcemy, żeby zrobił to jeszcze szybciej. No ale w warunkach Urzędu Wojewódzkiego przyspieszenie prosi się, kiedy termin już jest przekroczony i chcemy, żeby urząd to wydał w czasie krótszym niż 2 lata. Więc to jest pierwsza możliwość, bardziej preferowana przez urząd, może troszeczkę, można powiedzieć, delikatniejsza, ale wydaje mi się, że lepsza. Druga możliwość wynikająca z KPA to jest złożenie ponaglenia. Czyli w sytuacji, kiedy urząd znacząco przekroczył terminy administracyjne na załatwienie sprawy, a formalnie na załatwienie pobytu czasowego przyjmijmy jako sprawę szczególnie skomplikowaną, urząd powinien to zrobić w 60 dni, czyli 2 miesiące, możemy wtedy składać ponaglenie. Tylko że z ponagleniem sprawa jest taka, że ponaglenie rozpatruje organ wyższej instancji. A organ wyższej instancji też jest na bakier z terminami. Więc niestety w tym momencie możemy złożyć ponaglenie, urząd to spakuje w kopertę, wyśle do Urzędu do Spraw Cudzoziemców i będziemy summa summarum czekali mniej więcej tyle, ile byśmy czekali. Więc ponaglenie jest bardziej siłowe i troszeczkę bardziej ryzykowne. Przyspieszenie troszeczkę delikatniejsze, ale wydaje mi się, że bardziej skuteczne i też bardziej preferowane przez sam Urząd Wojewódzki jako taki. Jaka jest szansa otrzymania obywatelstwa przez wniosek do prezydenta? To tutaj również ja. Szansa zależy od tego, kto aplikuje, kto występuje z wnioskiem do prezydenta, bo w jakiej sytuacji dokładnie się znajduje. To jest ogólna odpowiedź, ale w szczególe to wygląda tak, że osoba, która składa na przykład wniosek o nadanie obywatelstwa do prezydenta na pierwszej karcie pobytu czasowego z pracy, szanse ma bardzo niewielkie, tak? Zwłaszcza jeżeli przyjechała, dopiero dostała i na przykład pisze w uzasadnieniu, że chce kupić mieszkanie i potrzebuje obywatelstwa. To niestety nie jest coś, co do prezydenta szczególnie dobrze przemawia. Szanse rosną tym bardziej, im bardziej widać, im bardziej wynika z dokumentów nasze zakorzenienie w Polsce, tak? Jeżeli ktoś już ma pobyt stały albo pobyt rezydenta, ma małżonka obywatela polskiego, nawet jeszcze niekoniecznie ma pobyt stały, ale już by chciał to obywatelstwo. Na przykład jeżeli ktoś z własnej woli zrobi ten certyfikat językowy z polskiego, mimo że do nadania nie jest potrzebny. Jeżeli ktoś ma jakieś szczególne osiągnięcia w sporcie, w sztukach, w czymkolwiek.
jeżeli może zdobyć rekomendacje od swojej firmy. To wszystko działa na korzyść człowieka składającego wniosek i zwiększa jego szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji, czyli de facto obywatelstwa, tak? A no, ta procedura jest ściśle uznaniowa, to znaczy prezydent może dać obywatelstwo, może nie dać, formalnie w ogóle nawet nie uzasadnia tych decyzji, po prostu jest informacja, czy nadał, czy nie nadał, więc no, to w interesie osoby, która składa ten wniosek, leży, żeby jak najbardziej przekonać prezydenta, że to właśnie on powinien otrzymać polskie obywatelstwo. I tutaj też odradzam dwa skrajne podejścia. Ani nie warto akcentować, że chcę dostać obywatelstwo, bo muszę kupić mieszkanie, albo nie chcę mi się już robić kolejnych kart, dajcie mi to obywatelstwo. Tak, albo chcę jechać do Niemiec pracować i potrzebuję obywatelstwa, to no nie do końca. A z drugiej strony też odradzam nadmiernie takie służalcze podejście pod tytułem chciałbym stać się częścią tego wspaniałego kraju, o cudownej historii, stać się częścią tego narodu i tak dalej, bo kancelaria naprawdę dużo tych wniosków dostaje i naprawdę widzą, kiedy ktoś próbuje im się po prostu podlizać. Więc radzę po prostu postawić na szczerość, na to, co rzeczywiście wiąże człowieka indywidualnie z krajem, co on w tym kraju lubi. I to powinno być widać, tą osobę spoza tych papierów powinno być jak najbardziej widać właśnie w tym wniosku i to jak najbardziej zwiększa szanse na to obywatelstwo. Czy jest inna droga uzyskania obywatelstwa? Drugą ścieżką administracyjną, którą można uzyskać obywatelstwo polskie, jest uznanie obywatelstwa przez wojewodę. I generalnie przepisy precyzują to tak, że zawsze, żeby uzyskać uznanie obywatelstwa, należy przebywać w Polsce jakąś ilość czasu na stałym pobycie. W najczęściej spotykanym przypadku, na przykład z polskiego pochodzenia i karty Polaka, to jest rok. W przypadku małżeństwa z obywatelem polskim to są 2 lata na stałym pobycie. W przypadku rezydenta długoterminowego to są 3 lata. Po przebywaniu przez ten czas w Polsce można wystąpić o uznanie do wojewody. Tam oczywiście trzeba złożyć dużo dokumentów dotyczących zarobków, ubezpieczenia, meldunek i tak dalej, ale takim najbardziej specyficznym dlatego jest wymóg posiadania tej poświadczonej znajomości języka polskiego, czyli albo certyfikatu na poziomie B1, albo ukończonej szkoły z wykładowym językiem polskim. I no to sprawia, że to bywa troszeczkę trudniejsze, zwłaszcza dla osób, które mieszkają w Szczecinie, bo w Szczecinie nie ma ośrodka, który organizuje te egzaminy na certyfikaty językowe, co jest znacznym utrudnieniem, bo powoduje konieczność wyjazdu, wydatki, czas, urlopy itd. No ale o tyle ułatwia, że uznanie obywatelstwa to jest ścieżka administracyjna, więc tutaj już nie prosimy się potulnie prezydenta, że może da, może nie da. Jeżeli spełniamy kryteria, dajemy wszystkie potrzebne dokumenty i nie figurujemy w żadnym spisie osób niepożądanych, dostajemy obywatelstwo w 2 miesiące i to jest koniec historii. Także tylko, że tutaj właśnie niestety no, trzeba spełnić warunki ustawowe i ten język polski niestety jest konieczny absolutnie. Jak złożyć wniosek na stały pobyt? Najczęściej jest zrobiony błędy przez cudzoziemców. A więc tutaj należy rozgraniczyć sobie dwie formy pobytu stałego. Pierwszą jest pobyt stały, zwany pobytem stałym. Drugą formą pobytu stałego jest rezydent długoterminowy Unii Europejskiej. Najczęściej popełnianymi błędami jest właśnie nierozróżnienie przyczyny, z której chcemy aplikować. A więc pobyt stały wiąże się najczęściej z pochodzeniem, z kartą Polaka bądź małżeństwem z obywatelem polskim, a pobyt rezydenta długoterminowego jest postępowaniem administracyjnym, które bada 5 ostatnich lat pobytu cudzoziemca. I najczęściej popełnianym błędem jest składanie wniosku za wcześnie. Czyli cudzoziemcy często sądzą, że wymóg 5 lat przebywania w Polsce można aplikować wniosek, czekając aż te 5 lat minie. Niestety postępowania tutaj są dosyć szybkie i ten wniosek trzeba składać dopiero po 5 latach i 1 dniu, zawsze proszę pamiętać, pobytu. W tym postępowaniu rezydenta długoterminowego urząd bada historię wstecz, czyli bada, czy cudzoziemiec osiągał wystarczające dochody w ostatnich 3 latach, czy ma też poświadczone znajomość języka polskiego, czy posiada tytuł prawny do lokalu mieszkalnego w Polsce oraz czy jego wyjazdy poza terytorium Polski w ostatnich 5 latach nie były przekroczone. Czyli łącznie w tym czasie może wyjechać poza granicę Polski na 10 miesięcy, czyli wychodzi średnio po 2 miesiące na rok oraz nie może wyjechać na dłużej niż 6 miesięcy. Oczywiście jest tam szereg jeszcze innych dokumentów, które trzeba złożyć, niemniej
te cztery aspekty są najważniejsze, czyli 5 lat nieprzerwanego pobytu, rozliczenie podatkowe z ostatnich 3 lat, tytuł prawny do lokalu oraz oczywiście język. A czy to jest prawda, że sprawdzałem wszystkie dokumenty, na przykład takie jak PIT-37 za 5 lat? Tak, to jest główny, najważniejszy dokument, dzięki któremu urząd może zweryfikować dochody. Proszę bardzo powiedzieć, co znaczy nazwa Państwa firmy? Może Adam, bo Adam to wymyślił. Aha, no nazwa naszej firmy odnosi się do łaciny. Po łacinie limes oznacza granicę. Przeczenie de facto po łacinie to jest no, ale non po prostu brzmiało lepiej, więc non limes ma oznaczać w takim dość wolnym przekładzie bez granic. No i tutaj rozumiemy bez granic administracyjnych, państwowych i generalnie po prostu bez ograniczeń, które pomagamy, jak mi się wydaje, pokonywać. W zeszłym miesiącu udało nam się, że tak powiem, dotrzeć na wszystkie kontynenty, także ten status bez granic osiągnęliśmy, bo mieliśmy kontakt z cudzoziemcami naprawdę z każdego rejonu praktycznie już świata. Tak, to prawda. Mieliśmy to szczęście, że obsługujemy obywateli Australii, Stanów Zjednoczonych, Tajlandii, Filipin, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Armenii. Argentyny, Brazylii, Singapuru, Wietnamu. Tak. Także Kolumbii. O dziwo, tak. Bardzo wielu osobom podoba się tutaj, wbrew pozorom. A czy jest potrzeba zmienić kartę pobytu dla małżonka i dzieci, jeżeli zmienią pracodawcę? No, tutaj odpowiedź jest krótka. Nie ma takiej potrzeby. O, no to super, to bardzo dobrze. A takie pytanie. Dlaczego ktoś czeka na kartę pobytu 6 miesięcy, a ktoś 2 lata? No to zależy od tego, ile, po pierwsze, na co to była złożona karta, bo każdy rodzaj pobytów jest obsługiwany przez innego inspektora, który ma różną ilość spraw, więc to może od tego zależeć częściowo, a częściowo od tego, ile dana osoba przy tej sprawie po prostu robi, bo jeżeli, tak jak powiemy o tym później, składała przyspieszenie lub ponaglenie, to może wpłynąć znacząco na czas rozpatrywania sprawy. Jeżeli ktoś nie robi niczego, no to niestety urząd nie będzie się spieszył, mówiąc to jak mówię. Jeszcze dodam, że urząd też jest uzależniony od opinii Straży Granicznej oraz innych instytucji, których opinii zasięga. Także ten czas też wydłuża się z powodu dużego obciążenia innej instytucji, jaką jest Straż Graniczna. To prawda. Proszę bardzo powiedzieć, jakie są porady dla cudzoziemców? No tak w ogólnie w kwestiach administracyjnych to radziłbym na przykład pamiętać, kiedy ubiegamy się o kartę pobytu, o tym, żeby informować urząd o każdej zmianie adresu. I to nie tylko w ten sposób, że wysyłamy umowę najmu, tylko piszemy pisemko, można dostać nawet wzór na informacje w urzędzie, teraz może już ciężej, ale dalej można, i poinformować urząd, że adres się zmienił. Z tego względu, że jeżeli nie poinformujemy, a urząd będzie coś wysyłał, to będzie to szło na zły adres i po dwóch awizach urząd uzna, nawet jak tego nie odebraliśmy, że to zostało odebrane i termin na dostarczenie tych dokumentów leci, przez co niestety sprawa może się skończyć nawet odmową, jeżeli nie zareagujemy, bo nie będziemy wiedzieli, że jest na co. Ja tutaj bym dodał, że najważniejszą kwestią jest zawsze dbanie o swoją podstawę prawną pobytu, czyli przestrzeganie wszelkich terminów związanych z legalnością swojego pobytu, tak? Bo wszystkie inne rzeczy zawsze można jakoś uratować, a jeżeli zostanie ten termin legalnego pobytu przekroczony, to wiąże się to niestety z deportacją. Tak, to prawda. To rzeczywiście warto pamiętać, że tutaj nawet przekroczenie o jeden dzień terminu legalnego pobytu, jeden dzień i jeden rok nie robi różnicy z punktu widzenia przepisów i niestety no nie warto czekać do ostatniej chwili, póki się jest w legalnym pobycie, trzeba składać wniosek jak najszybciej, no żeby po prostu nie mieć późniejszych konsekwencji.